Siemanko, siemanko, kochani. Zaczynam od takiego fajnego akcentu, który dostałem od mojej żony, a mianowicie to jest taki uchwyt na telefon, który powoduje, że go mam na głowie po prostu. Zamiast kamerki tam GoPro, czy tam inne, mam telefon, tutaj jak widać, o, pyk. Ładnie się blokuje, ładnie tego. Działa jeszcze, prawda? Tu jest blokada, żeby się w ogóle nie zsunął. Telefon z uchwytu. Nie ma takiej opcji, żeby tu to, teraz to się ruszyło. No to co? Pędzę do lasu, czyścić las. Projekt las, czas zacząć. Hej kochani, zobaczcie, zobaczcie. To jest taki malutki koszyk, pudełeczko, puszek, które wczoraj zebrałem tuż przed pracą. A tu jeszcze dostałem od kolegi z pracy Patryka, którego gorąco pozdrawiam, tarcze hamulcowe, które trafiają właśnie na złom. A zaraz jadę na akcję las. Zobaczcie kochani, zobaczcie, tak właśnie to wszystko wygląda. Niestety, no, jestem w okolicy takiego jednego mostku. Wezmę fafika też oczywiście. Zabiorę trochę złomu, trochę tych puszek, tego wszystkiego po kolei. A zobaczcie, po prostu masakra. Ach, do roboty. I zobaczcie, widzę, że już tutaj chłopaki to sobie nie żałowali. Jakiś jest desperados. Specjalnie mówię inaczej nazwę, niż by być powinny, żeby tam nie posądzono mi jakąś tam reklamę pseudo czy coś takiego. No zaraz te trunki, no bo w ogóle lepiej to od razu, to wylać to po tym samochodzie, nie daj Boże, będę miał to. A to zobaczcie, no rozpusta. Tyle koliu było i wyrzucić. Nie no, takie coś. Niestety no, taka kola się już pewnie do niczego absolutnie nie nadaje. Co, czyścimy dalej. Tu już właśnie tak podchodziłem, schodziłem tu już parę razy i zobaczcie, co ja znalazłem. Oprócz tej ładowarki to jeszcze trochę złomu będzie. Jeszcze parę razy tu przyjdę z moim kolegą Fafikiem, którego tak właśnie nazwał Kapsel High Five. Pozdrowionka Kapsel. Zobaczcie, jestem na górze i już tutaj puszeczka ląduje. Że zaraz lądowało tam, gdzie potrzeba. Tu widzę jakieś inne elementy ciekawe. No i zobaczymy, co tu jeszcze będzie leżało. No, prawie. Tak jak mówiłem, właśnie są te elementy. Tutaj są, tam są. Tutaj widać. Coś się pozbiera. O, tutaj jakaś smródka płynie. Coś tam jest. O, i tu po lewej. A, muszę zebrać i iść dalej. Jedna podkładka, którą znalazłem wcześniej, to jest druga. Czyli samo trochę złomu uzbieram. I o to chodzi, zbieramy dalej. Oczywiście tego nie mogło zabraknąć, prawda? No coś poniosło. Ej, no też prawie pełno, ale co w środku to wolę nie wiedzieć. No, kolejna puszeczka, kolejne 4 grosze. Świeżuteńkie. Tu są jakieś znowu jakieś tam fajansy, też to zbiorę. Boże, takie ciężkie to jest, ja nie wiem. A w ogóle jak ludzie przejeżdżają, się patrzą, że ktoś zbiera śmieci. Ludzie kochani, bierzcie przykład. Może nie ze mnie, bo ja tam idealny nie jestem. I w ogóle. Ale patrzcie też na inne kanały też. O. Znaczy kolejna puszeczka. 4 grosze, tu mam już 8 groszy. O, dobra, trafiłem właśnie, widzę, że na zrzutowisko. Widzę, że tu jeszcze chyba parę razy będę chciał przyjechać, bo tutaj dużo tego badzieje tam na dole leży. Chyba tu już jak będę, przyjadę, to z Tomkiem, z Mateuszem, z Szymonem, paroma osobami tutaj to miejsce może posprzątamy, bo tu widzę, że tu już jest od lat i to nie jest na jeden samochód, tylko na jakiś kontener po prostu. Ale co mogę, to teraz zabiorę po prostu. No, kolejny niedopity.
Patrzę, bardzo po drugiej stronie jest kubek. Kurczę, dobry kubek. Philips Lady Nairy. Czegoś tak. Kurczę, dobry kubek wyrzucić. Taki fajny nasyp jest kolejowy, fajny mostek. I co obok niego? Oczywiście, syfilis. A, już tak parę ładnych tygodni ludzie się mnie pytają, co się dzieje na moim kanale, na naszym kanale, że dostajemy tyle łapek. Kochani, powiem wam tak, ktoś ewidentnie kupił mi łapki w dół, za co mu oczywiście serdecznie dziękuję, bo jest ruch na kanale, coś się dzieje, prawda? Co wejścia, są wyjścia, czy jakoś tak. Ja generalnie się tym nie przejmuję, ale po prostu ktoś jest mało życzliwy dla mojej osoby. Ja tam nikomu nic złego nie zrobiłem, nie przyrządziłem. Żadnemu youtuberowi rogów nie doprawiam, czy jakoś tak, czy tam minusów. A po prostu ktoś się uparł na mnie. Trudno. Ja będę żył dalej, a ten smutny człowiek będzie próbował dalej komuś upiec, a to jednemu, a to drugiemu. I nie wiem, może, czy jest to jedna osoba, czy są dwie osoby, ale to jest nieważne. Chłopaku, dziewczyno, daj sobie spokój, bo to na mnie nie działa. Tak daleko rzucają, tak głęboko, no nie no. Fajnie, że piło się, fajnie, że smakowało, ale nie o to chodzi, żeby tutaj to zostało, moi drodzy. Malutkie, fajne miejsce, tu jeszcze ten nasyp kolejowy jest. Tam w ogóle widać jedną, drugą, trzecią, czwartą chubę bubę. A tutaj co jest? No, cały woreczek puszeczek. Kurczę, zobaczcie, no nie no. Jejku. Też komu się chciało. No same puszki. Tam plus ta folia od nich. O, to muszę uważać, bo tu bym wpadł, to bym miał mokry tyłek, bym miał. O, i tu jeszcze. Teraz podjadę na jakąś stację benzynową. Wysypię to tam, gdzie być powinno. Jest kolejna rzecz. Kolejny jakiś tam mocny bimber. Czy tak jak u Jakuba na filmie. No był, co to był za napój? A, mocny fajrant. Czy może być i mocny fajrant Mazowsza? Coś takiego. Patrzę na takie coś. Ludzie, kochani, ale to jest, widać, że to jest latami to jest. Kurde, co z was siedzi? No nie wiem, no. Może ja jestem jakiś inny, że to wszystko chciałbym to posprzątać, ale no nie, to nie o to chodzi, kochani moi. Nie, tragedia. A miałem w ogóle już kończyć, ale zobaczcie, jeszcze są te puszki wszędzie po kolei praktycznie. Komuś smakowało. Kurde, dlaczego jest? Oj, będę miał dużo do roboty. Nie wiem, jak to się dostanę. Dobra, zobaczmy. No kurde, nawet są jakieś zabawki w ogóle. W tym jakiś gościu jest. Jakieś szkła. To jest świeżynka, to było sobie parę dni temu. A co to za gościu? No ja się właśnie uśmieniłem moimi rękoma, ale co? No zobaczcie, no. Zamiast takiego fajnego puszeka oddać gdzieś, to gdzie tam? Na śmietnik. Dobra. Zabiorę tą całą. To całość. Coś tu jeszcze jak będę miał, to zabiorę. I biorę się dalej do roboty, bo czeka mnie dużo pracy. A wy, kochani, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo to wspaniała rzecz, że po prostu jesteście razem ze mną. Pozdrawiam kanał Mariusza. Zwyczajny 50, fajny gościu, bardzo konkretny. Pozdrawiam Jakuba, Lipca, Sylwestra. Pozdrawiam wszystkich was po kolei, kochani. Do zobaczenia przy kolejnej akcji Las.